Słuchowisko pod tytułem Świąteczny Czar przygotowali Joanna Krakowiak, Adam Leman, Dawid Nagaj, Krystian Życiński, Łukasz Dziaczyński, Jessica Rejkowicz, Nikola Sand. Żyły sobie dwie rodziny po sąsiedzku. Jedna była bogata, a druga biedna. Dwa tygodnie przed Wigilią pan Kwiatkowski przyszedł do pana Nowaka ze skargą na jego dzieci. Dzień dobry. Pan Nowak jak zwykle otworzył drzwi z uśmiechem na ustach. Czym mogę panu pomóc? Pana dzieci bez mojej zgody ścięły drzewo. Przepraszam, one nie wiedziały, że to pana drzewo. Musi pan zapłacić za tą choinkę. Czy jest jakiś inny sposób, żebym mógł to panu wynagrodzić? Co pan proponuje? Mógłbym to odpracować w pańskiej fabryce. Dobrze, zgadza się na taką możliwość. Proszę się wstawić w zakładzie jutro o 8 rano. Następnego dnia, gdy Nowak pracował w zakładzie, syn pana Andrzeja Kwiatkowskiego miał wypadek. Wszyscy byli wstrząśnięci tym wydarzeniem. Po tygodniu Michał Kwiatkowski wyszedł ze szpitala. Okazało się, że ma niedowład nóg i jeździ na wózku. Dzieci pana Nowaka codziennie przychodziły do Michała i się z nim zaprzyjaźniły. Wiesz co? Myślałem, że nasi sąsiedzi są gorsi, ale zmieniłem zdanie po tym, gdy ich lepiej poznałem. Masz rację, nie należy oceniać książki po okładce. Co powiesz na propozycję zaproszenia ich na Wigilię? Nie mam nic przeciwko. Chociaż teraz będę miała dwa razy więcej potraw do przyrządzenia. A może zrobimy im prezenty? Dobry pomysł. Następnego dnia pan Kwiatkowski wręczył Nowakom zaproszenie na wspólną Wigilię. Wszyscy się ucieszyli i z miłą chęcią przyjęli zaproszenie. W czasie Wigilii dzieci podziękowały za prezenty i pyszną kolację, a także wspaniałą atmosferę.